Dzień dobry, kochani! Dzień dobry. Pokaż szybko, co tam zaraz, masz. Powoli, po kolei. Zobaczcie, jak już zaciera, jak ten szpieg z Krainy Deszczowców. Bo mam coś tam obiecane. Dobrze, po kolei. Przyszło do nas właśnie zamówienie z I Love Cosmetics. Stojąc to, co powiedziałam przed chwileczką, zamówienie pochodzi ze sklepu internetowego boutiquecosmetics.pl. Adres znajdziecie oczywiście w opisie filmu. I tutaj jest bardzo fajna promocja. Jeden za... Gdzież tam jeden od razu? 10 za stówkę. Ja już szukam tej promocji, żeby ją pokazać wam dokładnie. Oczywiście link do promocji również będzie w opisie. Musimy chwilę poczekać, aż mój laptop zacznie współpracować ze mną. I gdzie jest promocja? Już szukam. W skład w promocji wchodzą kosmetyki I Love Cosmetics oraz Balmy. Nie będę spoilowała, co mi się najbardziej podobało. Natomiast ja mam swojego faworyta. No to niestety nie pokażę wam już tej promocji, została zdjęta, zakończona. Natomiast pokazuję wam, że warto czyhać na informacje od sklepu Boutique Cosmetics, bo naprawdę ich oferty są godne uwagi. A dlaczego? Zaraz się przekonacie sami. Może pomogę, bo to wcale nie to jest ciężkie. Może chwilę najpierw wprowadzenia. I Love Cosmetics jest to firma, która wchodzi na polski rynek. Troszkę szerzej o niej. Mają w swojej ofercie kosmetyki głównie pielęgnacyjno-kąpielowe. Kosmetyki, które pachną niesamowicie. Są to zapachy głównie owocowe plus orzechowe typu kokos. Co znajdziemy? Znajdziemy, słuchajcie, przede wszystkim przepiękne opakowania. I dużo tego. Poczekaj, zaraz będziemy wszystko pokazywać od początku do końca, ale chciałabym tak... No już znów chowa, pokażę i chowa. No zaraz, bo ja muszę tutaj popatrzeć, jak ty się nie cierpliwisz. To była promocja dziesiątka za stówkę, czyli dostałam 10 kosmetyków za 100 zł z torbą i wysyłką gratis. Oj, bardzo, bardzo. Ze względu na to, że jest to okres świąteczny, to warto. Przede wszystkim dlatego, że jest dużo osób do obdarowania, prawda? No. A opakowania, które znajdziemy, są no po prostu bajeczne. No już. To są zestawy świąteczno-prezentowe. Myślę, że właśnie z taką myślą one powstały. Tu pokażę taki duży. O. No poczekaj. Ale powiedz coś o tym powiedz. Powiedz coś o tym więcej. Dobrze, to ja pozwolę sobie powiedzieć. Zgodnie z tym, jak mamusia każe, to córka musi. Przecież jestem grzecznym dzieckiem, bo inaczej do mnie Mikołaj nie przyjdzie. Moi drodzy, generalnie my mieliśmy tam z I Love Cosmetics jakąś tam wymianę zdań, mocniejszą u mnie na fanpage'u i po rozmowie telefonicznej, bo zawsze wiecie, co telefonicznie to nie pisane, dziewczyny przyznały trochę racji i stwierdziły, że no, zakochały się w mojej mamie. I że dorzucają do torby z kosmetykami prezent dla niej, także przekazuję ci od razu. Dziękuję. Ona się kłóciła, a ja prezent dostałam. Kłóć się, córko, kłóć. No. Bardzo dziękujemy za prezent dla mamy. Dziękuję. Ale piękny. Ale aż opakowanie pachnie. Tak, to jest no, bardzo, słuchajcie, ale ciekawe. Naprawdę. Śmieszna sprawa jest, jak odbierałam paczkę od kuriera, bo to była wielka paka, i targałam ją po tych schodach na drugie piętro. No tam przechodzi troszkę, ale... To czuć było zapach tych kosmetyków, a przede wszystkim kosmetyków kokosowych. To są... Ale powąchaj, to są malinowe. Nie pachnie. No pachnie malinami. No. To jest tak, że to jest akurat zestaw malinowy, w nim znajdziecie płyn do mycia, gąbeczkę oraz masło. Wszystkie... To dla mamusi? Tak, to dla mamusi. Ja pokażę wam, jak te produkty wyglądają podczas otwierania. Jeszcze jej coś ukradnę. Nie ukradniesz, bo trochę dla nich mamy te rzeczy i musimy, wiesz, na konkurs. No to co sobie zostawisz, to ja ukradnę. No dobra. Pogadamy o tym jeszcze. To gdzieś sobie odłóż grzecznie. To, żeby było na widać tak. Nie będzie widać tego z tej strony. Dobra. Więc kładziemy to tutaj. Niech se stoi. A, i pachnie. Później pokażemy, jak to dużo. Oczywiście. Tego jest.
Okej, okay. Czyli o filmie wam opowiedziałam na tyle, ile mogłam, co mi mama nie przerywała. I teraz pokazuję wam piękną zawartość torby. W ogóle ta torba jest fajna. Torba jest bardzo ładna. Mamy zestaw prezentowy. To jest zestaw, który się składa, już wam pokazuję, z... Za daleko od to później pokażemy. Z tegoż płynu do kąpieli i gąbeczki. Tu też gąbeczka? Tak, to jest cycuś od gąbeczki. Zaraz otworzymy jeden. Ale szybciej to sobie dziewczyny jeszcze zdążą zamówić takie, bo to naprawdę warto. Ja jestem stara, ale... Dobra, otworzymy. Jestem oszczędna, ale to bym zamówiła. Zobaczcie, tutaj mamy, wiecie, to fru fru fru. Ja otwieram jeden. No, ja potrzymam. Ten będzie na pewno mój. W nim jest gąbeczka, która jest w ładnym różowym odcieniu. Taka zwykła myjka, to nawet ale nie jest bardzo gąbka. Fajnie. Tak, ale one lepiej myją niż te gąbki, bo są milsze. Są na pewno bardziej higieniczne, bo je łatwo wyparzyć. Można pokazać? Tak, o to chodzi. I tutaj o, mamy, jest... słuchajcie, pół litra płynu do kąpieli i żelu do mycia język. Mogę powąchać? Tak, możesz. Jest to zapach... No, macie, wąchajcie, naprawdę przyjemne. Sernik z mango. Gdzie tam sernik? No przyjemny jest, pokaż. Naprawdę jest bardzo przyjemny. No jest sernik z mango, no nie czujesz sernika, bo ja, o Jezu, jak ja się głodno zrobiłam. Dobra. My się tymi kosmetykami już mraliśmy, zaraz wam pokażemy, którymi. Nie wywołują żadnych alergii. W ogóle opakowania są tak przyjemne, że naprawdę... Tu mamy drugi taki sam i to jest zestaw, który idzie dla was. Zaraz wymyślimy jakieś szybkie zadanie konkursowe, ale to na koniec filmu, na razie go odkładamy. Do tego dostałyśmy masło Pink Marshmallow, czyli to są, to jest masło o zapachu pianek. No czekaj, otworzę. Wymyśliłem, co dzisiaj będzie marzyć wieczorem. Kanapkę z tym mogę zjeść. No pachnie, ale kanapkę ja raczej jako ciasto bym to zjadła, tak wiesz, jaki kremik. No bo ty, a ja lubię kanapki na słodko, więc też to by mi nie przeszkadzało. Ale zapach jest cudny. No, smaruj. Jesteś moim królikiem doświadczalnym. Ja już smarowałam. Ja też smarowałam. I nie zostawia takiego... Tych filtrów takich nieprzyjemnych. Nie które... wiem czego, takiego nalotu, jak bardzo często no, jest. Jest tak miłkie. Miła. Tylko zamknij dobrze okna, żeby nas pszczoły nie zjadły. Tak, on ma taki słodki zapach. Wyszczał i zorientowany. Ale powiem ci tak. Jak go się otworzy, to ma bardzo intensywny zapach owocowy, a jak się utleni, to przechodzi to w kwiat jakiś. Nie, on ma bardzo słodki zapach pianki. Ale... Mamo, są takie pianki do jedzenia w sklepach. Takie no ja wiem, ja wiem. To jest zapach tego, dokładnie. No dobra. Lecimy dalej. Mamy jeszcze krem do dłoni kokosowy. Kremu nie próbowałam. Nie próbowałaś? Nie. Fajne. Szczególnie teraz, gdy zaczynają się mrozy i taka niezbyt ciekawa aura na dworzu, a nie zawsze... O, pachnie. Nie ale zawsze pamiętamy o tym, żeby założyć rękawiczki. To krem nawilżający jest bardzo ważny dla naszych dłoni. Ale słuchajcie, nigdy nie podajcie ręki, jak się posmarujecie, bo ktoś może wam ugryźć ją. No pachną te kosmetyki, chyba takim dominującą cechą ich jest zapach. Sama bym sobie... I taki bardzo apetyczny ten zapach, tak, prawda? Tak, właśnie, taki apetyczny, że no... Jeść! Tak ale jest. Ale no ja nie wiem, ja mam posmarowane. Musicie pogłaskać, pomiśkać nasz po rękach. Krem jest w pojemności 75 ml. O cenach nie będę mówiła, bo mówię, ja kupiłam w promocji 10 za stówkę, więc wszystko skumulowało się na 100 zł. Oglądamy dalej. Z racji, że nie możemy wejść już w stronę promocji 100 zł za 10 produktów, to zachęcam was na wejście na stronę boutiquecosmetics.pl i znajdziecie sobie wszystkie produkty z dzisiejszego filmu. Na przykład ten zestaw
jest obecnie w cenie 49,90. Jest przeceniony z 60 zł. Chciałabym wam pokazać ten krem, o którym mówiłyśmy w tym momencie z mamą. I myślę, że będzie to całkiem realne do zrobienia. Tylko musimy oczywiście poczekać, aż mój laptop zechce ze mną współpracować i pomyśleć. Już jesteśmy na miejscu. O proszę. W tej chwili krem do rąk o zapachu Coconut and Cream to cena 9,90. Jest również przeceniony z 14,90. Znów promocja. Dalej jest jeszcze balsam do ust, ale przyznam się szczerze, że ja już go otwierałam i stosowałam, więc mogę o nim cokolwiek więcej powiedzieć. On był w takim blistrze, ja nie pomuchałam. To proszę, ja nie używam tego, bo nie lubię. On był, wiecie, w takim opakowaniu standardowym dla tych balsamów, Balmy, i on jest malinowy. Ale zobacz, jaki on jest delikatny właśnie do ust. Tak, on jest bardzo delikatny w zapachu, no, ale i myślę, że on się u ciebie tak, fajnie sprawdził na zimę. Ty się nie malujesz, a usta pękają na mrozie bardzo często. Ale dobrze, że nie taki intensywny. Tak, i myślę, że na przykład w twoim przypadku to by z tym kaszlem podziałało troszeczkę. A może? Spaliłaś. Ale daj pomiziać się, no. Ale zobacz, ja mam ręce szorstkie, bo nie używa rękawiczek. Bardzo rzadko, bo do jednego talerza to mi się nie chce, nie opłaca się. I właśnie dobrze, że jest... No... Można się całować, można. Dobra, co będziesz? Masz? A, to wiem co to jest. To jest peeling. Peeling o pojemności 200 ml, czyli bardzo duży. Znowuż ja go używałam. Jest o zapachu kokosowym. O, kokosa lubię. To jest to samo, ten sam zapach, co w kremie na do rąk. Ale kokos czymś? Tak. No właśnie. Śmietanka. No, ale widziałam, że nie jest sam kokos. Kokos ze śmietanką, faktycznie. Ja myślę, że to będzie hicior dla Kuby, tak na dobrą sprawę. Dlaczego? Ponieważ Kuba bardzo lubi peelingi do kąpieli, ale jego największym problemem jest to, że jak się wypeelinguje, to większość z nich ma olejki w składzie i pozostawiają taką skórę trochę tłustą, bardzo mocno natłuszczoną z filtrem. Tu tego nie mamy, więc wypróbuję na mężu i oczywiście dam znać, jak osoba przewrażliwiona na swoją skórę i na obecność produktów na skórze dała sobie radę z nim, myślę, że będzie bardzo zadowolony. Czy jeszcze coś masz? Tak, mam. Mam dużo rzeczy. O! A nie, najpierw zaczniemy jeszcze od tego. Tamto na koniec. Tu jest mgiełka o zapachu marshmallow. To jest ten sam zapach, co w masełku. O proszę. Jak ona pachnie? Ja ją stosuję w tej chwili do włosów, szczególnie na noc troszeczkę. I ona jest tak intensywna zapachu. Do włosów? No wiesz co, tak żeby zapach po prostu został mi. I muszę się przyznać, że jak użyję ją wieczorem... A w ogóle do czego ona jest? Wiesz co, te mgiełki możesz w lato na przykład do odświeżenia... No właśnie o tym. Użyć. Daj, prysnę ci w twarz. Chcesz? Gotowa? No, tu. Słuchajcie, ona mnie chciała udusić prosto w usta. No dobra, daruję jej, bo jeszcze co... Pomóż. Poczekaj. Pomóż. O, ile i tu mamy 6 miniatur żeli do kąpieli. Będziemy wąchać. Tak, a ja mam dla ciebie niespodziankę. No. Zrobimy małą zabawę i grę. Musisz poczekać chwilę i oddać. Ja się boję jej, mówisz. To nie odgadnę. Słuchajcie. Mamy szalik. Ona mnie zawiąże. Mamy 6 różnych zapachów żeli do kąpieli. Ale pachnie mnie. Aj, przepraszam, nie chciałam cię pyknąć w głowę. Widzisz coś?
Nic nie widzę. Czuję. Wszystko dobrze? Dobrze, dawaj. Dobra, mama będzie zgadywała o jakim zapachu. Masz do dyspozycji. Ale poczekaj, jest tak nawsikane w pokoju, że nie wiem czy to mi się uda. No, słuchajcie, nikt nie powiedział, że w życiu jest łatwo i że zadania są łatwe. Masz do dyspozycji kokos i krem. Kokos i krem? No, śmietanka. A, no to krem śmietankowy. No, powiedzmy. No. Cytryna i limonka. Ale to na trzy weź rozłóż, bo ja nie zapamiętam. Ja będę ci podpowiadała. No. Mango z papają. Jagoda i porzeczka. Truskawki i śmietanka. Mój ulubiony zapach. A ja właśnie zapachu truskawki. I wanilia i lody. Wanilia i lody? Tak. Ale jakie lody? No, słodkie, pewnie waniliowe. Czyli pewnie gdzieś tam zapach śmietanki będzie. To lecimy z pierwszą. O, intensywnie pachnie. Widzisz, ja już nie pamiętam co. Dlatego mówiłam, no dobra, rozłóż mi na trzy. No dobra. Daj trzy. Na tutaj kolana. Niechaj będzie, żeby było trudno. Owoce leśne, czyli daj jagoda i porzeczka. No, powąchaj. To może być również mango i papaja lub truskawka i śmietanka. Truskawka na pewno nie. Truskawkę odrzucam. I co następne? Te dwa? Mango. Mango i papaja lub porzeczka i raspberry to będzie. Co to będzie? Jeżyna, no. No to stawiam na mango. Tak? Tak. Dobra. Chcesz od razu podglądać? Nie, powiedz. Truskawka i śmietana. O masz. Mówię, za dużo jest. Powinniśmy zacząć od tego. Bo jest tak napsikane, że to jest wszystko zmieszane już teraz. Oj, dobra, dobra. Nie bądź miękka. Bądź twarda. Ale źle żeśmy zaczęły. Zapach? O Jezu. Zgadniesz bez podpowiedzi? No mówię ci, że już tak. Lody waniliowe. No, nie zgadnę. Wanilia, kokos i śmietanka lub limonka i cytryna. Słuchajcie, nie wiem, poddaję się. Znasz ten zapach? Limonka. Nie, kokos. No, słuchaj, nie, poddaję się. To jest niemożliwe zgadywać. Bo to wszystko pachnie już za dużo żyć. Dobra, to następne. Nic nie zgadnę i będą się ze mnie śmiać. Nikt nie będzie się śmiał, to jest fajny zapach. Ale powiedz jaki. Ładny. Papaja i co? Pokaż tam, co tam ci pisze. I to była i mango. Te owoce leśne, czy cytryna i limonka? Nie wiem. No wąchaj, wąchaj. No trochę cytryna mi leci. Brawo! No ale no, mówię tu. Wygrałaś. Jedno, na cztery. Na trzy. To zostały nam trzy. O, jaki ładny zapach. Mango i papaja, te owoce leśne, czy lody waniliowe? Owoce leśne? Brawo! No, to tak tymi listkami bardziej leśnymi właśnie, bardzo. To zostały nam dwie, mango i papaja i lody waniliowe. Jeszcze jedną, żebym odgadła. No. Lody waniliowe i... Mango i papaja. Mango i papaja? Lody waniliowe. O.
No dobrze, no to tutaj został nam już tylko jeden zapach. No, no to już... Ale zgadniesz go. No na pewno. Tylko powiedz, co to miało być. Mango i papaja, czy mango i papaja? Czy papaja i mango? Nie, papaja i mango. Już? Brawo. Nie? Tak. Słuchajcie, źle żeśmy to zrobiły. Dlatego, że to tak pachniemy już. W całym pokoju w ogóle tak, jest taki zapach. Od tego zacząć, fajna by była zabawa, a tak... Wśród osób, które skomentują ten film, wybierzemy jedną, która dostanie zestaw świąteczny. No tak, no bo co? Nie chcemy dawać wam jakiegoś nie wiadomo jak długiego i zajmującego zadania. Jest okres świąteczny, macie co robić. Zatem zachęcam do komentowania. No dobrze, to co? Żegnamy się już. Tak, czekamy. O, ja rzucam już pudełko. Która złapie, to będzie jej. O tak, o dziękuję, 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 dziękuję. To teraz tak, pokaż dziewczynom ile tego jest i jak duże. No dobra, to tym razem, to tymczasem na razie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! A torebkę jeszcze pokażę, bo zaraz ją zabieram na zakupy.